Sposoby, dzięki którym ułatwisz sobie rozbudzanie swojej żeńskiej energii i jednocześnie zadbanie o samą siebie, będzie polegał na tym, żebyś dała sobie odczucie luksusu. I mam tutaj na myśli coś, co zrobisz w taki sposób, byś poczuła się jak w pięciogwiazdkowym, cudownym hotelu, gdzie czujesz się zadbana już na samym wejściu do pokoju. I możesz to zrobić na przykład w taki sposób, że zadbasz o przyciemnione światła, rozstawisz sobie świeczki, zależnie od tego, co lubisz, możesz sobie włączyć taką lampkę dyskotekową, imitującą dyskotekowe światła, możesz sobie włączyć kolorowe lampki choinkowe, czy jakiegoś jednego koloru, tak jak ty lubisz. Chodzi o to, żebyś dała sobie przynajmniej raz w tygodniu, przynajmniej parę minut, taką przestrzeń, w której posiedzisz sobie w takim rodzaju światła, w którym czujesz się swobodnie, lekko, bez problemów, rozluźniona. Niech to będzie takie światło, które relaksuje ciebie i twoje oczy. Jeżeli nie odkryłaś gry światłem, tego, jak ona może wpływać na ciebie i na twoje ciało, to zachęcam cię, abyś właśnie przez kilka najbliższych dni pokombinowała z różnym rodzajem oświetlenia, z różnymi kolorami tego oświetlenia. Może się okazać, że wiesz, niekoniecznie przereklamowane są czerwone żarówki albo różowe żarówki. Nawet jeżeli wydają ci się kiczowate, wypróbuj. Warto, żebyś to wypróbowała. Więc zadbaj o taką przestrzeń, w której poczujesz się luksusowo, otulona światłem. Pamiętaj, że wzrok to też jest jeden ze zmysłów, którymi my, kobiety, możemy dawać sobie radość i napełniać swój zbiornik radości, rozbudzając jednocześnie swoją żeńską energię. Kolejny sposób, by przestrzeń, w której aktualnie przebywasz, wspierała wydobycie twojej żeńskości, to zadbanie o zapach. I tutaj odradzam ci stosowanie chemikaliów sklepowych, nawet takich, które są odświeżaczami powietrza, czy środków do czyszczenia podłogi, które ładnie pachną. Zachęcam cię tutaj, abyś odkryła zapachy, które mają zupełnie inną głębię i są stworzone do tego, żeby no właśnie pachnieć intensywniej, dłużej i w sposób stymulujący twoje ciało bardziej zdrowo, bardziej intensywnie, aby twoje ciało kojarzyło ten zapach bardziej z naturą. Zachęcam cię tutaj do stosowania olejków eterycznych. I teraz wielu z nas olejek eteryczny kojarzy się, wiecie, z Olbes Oilem, czy jakimiś takimi olejkami na katar, dla dzieci szczególnie. Natomiast ja cię zachęcam do tego, żebyś poszła do jakiejś naturalnej drogerii czy sklepu z artykułami naturoterapeutycznymi, bo tam znajdziesz bardzo szeroką gamę olejków eterycznych, które będziesz mogła powąchać i sprawdzić, czy to jest zapach, który tobie odpowiada, który sprawia, że robisz takie cudowne. I to jest zapach, który warto, żebyś sobie kupiła, żebyś się w niego zaopatrzyła i stosowała w otoczeniu, w którym chcesz się w danej chwili zrelaksować. Ja na przykład robię coś takiego, że zamiast kupować perfumy sklepowe, po prostu nakrapiam sobie na ramiona, na nadgarstki, czy na kark
w takie miejsca olejek eteryczny, gdzie on utrzymuje się znacznie dłużej i towarzyszy mi przez cały dzień. Uwielbiam zapachy olejków eterycznych i to jest taki element, który automatycznie mnie relaksuje. Możesz sobie spryskać pokój, w którym aktualnie przebywasz. Spryskać w sensie w jakieś 2-3 miejsca w różnych kątach tego pokoju właśnie ten olejek eteryczny rozkropić, tylko uważaj, bo one są najczęściej tłuste i zostawiają plamy, więc możesz to zrobić, nie wiem, no nawet na zwykłym talerzyku, miseczce czy pudełeczku, czy na brzegu doniczki, żeby tylko ten zapach roznosił się w Twoim pokoju. Uwierz mi, że otoczenie się zapachem otuli Twoje ciało i rozbudzi Twoje zmysły. Podsumowując poprzednie sposoby. Zadbaj o zmysł wzroku, daj mu odpoczynek i relaks poprzez dopasowanie do Twojego lubienia, do Twojego chcenia, rodzaju światła i koloru światła, którym się otaczasz. Po drugie, zadbaj o zmysł węchu. Czyli otocz się takim zapachem, który będzie Ci dawał uśmiech na twarzy, zrelaksowanie i uczucie komfortu, tego, że jesteś w przestrzeni, która Cię otula i dopieszcza. I trzeci sposób, do którego Cię zachęcę na najbliższe dni, to poruszanie biodrami, całą przestrzenią pomiędzy kolanami a talią. To jest przestrzeń, w której są nagromadzone pokłady, ale i traumy naszej kobiecej energii. I to będzie sposób, który proponuję, byś znowu zrobiła z taką ostrożnością, ale jednocześnie ciekawością, bo poruszanie biodrami, kołysanie biodrami, skupienie uwagi na okolicach bioder, czy też Twojego łona, jest związane z tym, że albo uwolnisz taki zastój energetyczny, który da Ci radość, albo możesz też uwolnić taki zastój energetyczny, który wybuchnie w Tobie jako smutek. Poczucie, że takie, wiesz, przekonanie, jakby to powiedzieć, potrzeby rozpłakania się. Więc chodzi tu o to, że ruszając swoim ciałem, szczególnie strefą bioder, możesz spotkać różne reakcje swoje i swojego ciała i musisz zbudować w sobie taką akceptację, że taki proces może się odbyć, kiedy zaczniesz kołysać biodrami. Jeżeli lubisz tańce latynoamerykańskie, czy flamenko, czy taniec brzucha, to na pewno spotkałaś się już, doświadczyłaś czegoś takiego, jak wybuch jakichś dziwnych emocji, które na przykład w ogóle nie pasują do sytuacji, w której właśnie poruszasz tamtymi strefami swojego ciała. Z jakimkolwiek efektem końcowym byś się nie spotkała, naprawdę warto jest, żebyś to zrobiła i przeszła ten proces, doświadczyła tego, ponieważ to, co się z Ciebie uwolni podczas poruszania biodrami, kołysania Twoim ciałem, to będzie dla Ciebie na pewno budujące, bo albo zdejmie z Ciebie jakiś ciężar i plecak Twoich zmartwień, który niesiesz przez to życie, stanie się troszeczkę lżejszy, albo uwolnisz takie endorfiny, po których naprawdę Twoja buzia będzie się cieszyła i Ty w środku zwolnisz. Bo kołysanie biodrami w rytm swobodnej, lekkiej muzyki, takiej, która Cię relaksuje, to może być muzyka, która Cię podnieca i to też jest okej. To też jest okej. Wybierz taką muzykę, przy której Twoje ciało naturalnie zaczyna się kołysać. To jest najważniejsze. Nie musisz od razu skupiać się na kręceniu biodrami, aczkolwiek możesz, bo jeżeli na przykład jesteś kobietą, która nie lubi tańców sensualnych, nie lubi kręcić biodrami albo nie czuje biodra i nie umie nimi kręcić, to też jest okej. Po prostu porób biodrami koła w lewą, w prawą stronę, dokładnie tak jakbyś kręciła hula hopem. Jak masz hula hop, możesz go do tego użyć. Jak nie masz, po prostu pokręć biodrami
kółka w jedną stronę, kółka w drugą stronę. Możesz je spróbować wypchnąć w lewo, w prawo, tylko nie tak silnie, jak się to robi na aerobiku, czy tam treningach, wiesz, takich gimnastycznych, tylko zrób to, no właśnie, postaraj się to zrobić tak lekko, miękko. Jak zamkniesz oczy i pozwolisz swojemu ciału zrobić to na jego własny, indywidualny sposób, to tobie się może wydawać, że się nie ruszasz, ale gdybyś się nagrała lub ktoś by z boku na ciebie patrzył, to powiedziałby, że także właśnie kołysałaś swoim ciałem. Leciutko, delikatnie, ale ono się poruszało. I właśnie o tą swobodę chodzi, żebyś nie wyciskała z siebie na siłę, nie wiem, pełnego obrotu w lewo biodrami, tylko żebyś właśnie tak rozluźniła swoje ciało, żeby ono poczuło, że dałaś mu pozwolenie na swobodne kołysanie się w taki sposób, tak powoli lub szybko, tak intensywnie lub mało intensywnie, jak ono właśnie w tej chwili potrzebuje. Więc kołysz biodrami, włącz muzykę, zadbaj o światło, zadbaj o zapach, rozluźnij swoje ciało i kołysz biodrami dookoła, w prawo, w lewo, w przód, w tył, tak jak czuje Twoje ciało. Jest jedno ale. Małe wyzwanie dla Ciebie. No bo samo kołysanie biodrami to takie byłoby takie bardzo potoczne. Na pewno już o tym słyszałaś, że kołysanie biodrami jest takie kobiece. Natomiast ja mam dla Ciebie jeszcze ciekawszą wersję kołysania biodrami. Ruszania w ogóle swoim ciałem. No bo najczęściej właśnie, wiesz, jak mówimy o tym, żebyś włączyła muzykę i po prostu potańczyła, poruszała biodrami, pokołysała biodrami, no to pewnie włącza ci się taki obraz, no dobra, stanę, włączę muzykę, ewentualnie światła, świeczki, kadzidełka itp. i po prostu poruszam biodrami. Ale spróbuj to zrobić w jeszcze inny sposób. Spróbuj to zrobić na przykład leżąc na podłodze. Dosłownie, właśnie o to chodzi, że pomysł, który wydaje ci się głupkowaty, może zabawny, a może kompletnie idiotyczny i kretyński, to może być pomysł, który spowoduje, no właśnie, uśmiech na twojej twarzy. Tak jak mi przyszedł ten pomysł do głowy, to ja najpierw pomyślałam, durne to jakieś, ale spróbuj. Ważne jest właśnie to, żebyś ty w swoim poważnym, codziennym życiu, pełnym zobowiązań i odhaczania zadań do wykonania, żebyś potrafiła dać sobie frajdę, po prostu frajdę, zabawę, śmiech, dosłownie śmiech. Pozwól sobie na zrobienie czegoś głupiego, szczególnie, że będziesz sama w swoim własnym towarzystwie. To będzie spotkanie twoje z tobą, z twoim ciałem. Nikt nie będzie wiedział, co ty tam wyrabiasz, wyczyniasz i co głupkowatego i kretyńskiego wymyśliłaś. Więc proponuję ci, połóż się na podłodze, na plecach i wtedy włącz muzykę. Znaczy najpierw włącz muzykę, później się połóż na plecach i spróbuj pokołysać biodrami leżąc na plecach. Serio. Zobaczysz, czy to cię będzie wkurzało, czy może przyniesie ci właśnie radość, śmiech. Ważne, żebyś się dobrze bawiła. Możesz to samo zrobić, uważaj, kładąc się na brzuchu. I możesz wtedy też pokręcić biodrami, pokołysać ciałem, bylebyś się dobrze bawiła. Pamiętaj, zabawa to jest jedna z bazowych cech dojrzałej żeńskiej energii. Szczególnie jeśli na co dzień funkcjonujesz w męskiej energii, to danie sobie takiego obszaru i akceptacji na frajdę, zabawę i robienie głupkowatych rzeczy jest ogromnie ważne. Jeszcze jedna wersja kołysania biodrami. Spróbuj zrobić to samo leżąc na plecach, na brzuchu lub na stojąco przed lustrem, nago. Nagie ciało zupełnie inaczej odbiera przestrzeń, więc zachęcam Cię również do tego. To wszystko na dzisiaj. Trzymaj się ciepło. Cześć! Thank you.